Moi idole jest to Marek Piotrowski i Jean-Claude Van Damme. Moi koledzy, siemanko, dzień dobry. Tak, Punisher, Stani Walcz, to dla Marka, to był zawsze mój idol. Lubiłem też oglądać filmy z Van Damme i od niego się uczyłem też kopać. Rafał, cały czas możemy Ciebie gdzieś tam oglądać w różnych miejscach, nie tylko Polski, na galach bokserskich. Wcześniej był kickboxing. Powiedziałeś jakiś czas temu, że Ty musisz zakończyć tak, jak Ty będziesz chciał, czyli że stoczysz walkę być może na jednej gali, w każdej formule, w której walczyłeś. Słowa dotrzymujesz? Nie, być może. Na jednej gali, prawdopodobnie to będzie w następnym roku, pod koniec roku, stoczę 3 walki. W boksie, w kickboxingu i w MMA, dlatego że jeszcze stoczę 2 walki zwycięskie do 50 wygranych w boksie, jak powiedziałem. Teraz rozmawiam właśnie z grupą DSF, czyli prawdopodobnie będę walczył w kickboxingu. Chcę jeszcze stoczyć przynajmniej jedną walkę wygraną w MMA, bo na pewno nie skończę z rekordem 0-1, a na jednej gali stoczę 3 walki. W kickboxingu, w boksie i w MMA i tak powiedziałem, i tak zrobię. Nikt więcej tego nie zrobił i nikt więcej tych nie jest, żeby tak zrobił. Także ja będę pierwszy i ostatni. Powiedzmy coś więcej. Możesz uchylić więcej rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o DSF Kickboxing Challenge? Na jakim etapie są rozmowy? Rozmowy są na dobrym etapie. Właśnie dlatego dzisiaj tu przyjechałem. Powiem tak, no myślę, że w tym roku już zawalczę. Także jeżeli się dogadamy, a myślę, że się dogadamy, także ja jestem zainteresowany, grupa jest zainteresowana, także na pewno gdzieś się spotkamy. Może nie w połowie, może bardziej w mojej połowie, bo wiesz, pamiętaj, ta połowa jest twoja, a ta moja, lepiej, żebyś się nie pomylił, nie? A może lepiej, jak się pomylisz, to wtedy też będzie lepiej. Tak na koniec, bo łapiemy się w przerwie między walkami, żeby nic nam nie umknęło. Jak na razie ocenisz poziom tej gali? No powiem szczerze, jestem, o, dzień dobry, i następny jeszcze pan tutaj z Węgrowa. Powiem tak, fajnie, ja zacząłem od kickboxingu, lubiłem oglądać filmy karate właśnie z Van Damme, walki z Markiem Piotrowskim i powiem szczerze, że kickboxing zawsze był moim można powiedzieć, życiem, tak? Później przyszedł boks, zostawiłem kickboxing na rzecz boksu, czyli zarabiałem pieniędzy, trochę się oszukałem, ale i tak trochę zarobiłem. Dzisiaj jest możliwość walk w kickboxingu na koniec kariery, fajnie jeszcze będzie pokopać. Trenujesz tylko boks, czy też gdzieś tam czasami wchodzą jakieś elementy kickboxerskie? Drapiesz się pod okiem, to chyba będzie nieprawda. To prawa dziurka od nosa, dobrze, że nie w nosie, bo wtedy było tak, że jestem niewychowany, nie? A to tylko pod nosem, nie? Nie, jest okej, okay, generalnie kopię. Bardziej można powiedzieć, że macham na razie nogami, bo kopać tak kopałem mocno nas w 2002 roku na Pucharze Polski, który można powiedzieć wygrałem. Także 14 lat ostatni nas temu walka. Na KSW to był epizod, wiadomo, mało czasu przygotowania, no nieważne, nie, bo jakby tego nie było. Dzisiaj zacząłem troszeczkę kopać, także myślę, że 2-3 miesiące mi potrzeba na to, żeby się gdzieś tam w to wkręcić, na bosaka znowu poczuć tą podłogę, bo to jest troszeczkę inaczej niż w butach, także myślę, że będzie dobrze.